Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem niezwykle zaszczycony, mogąc wam dzisiaj zaprezentować moją opinię / recenzję najnowszego systemu RPG osadzonego w świecie Warhammer 40,000 Wrath and Glory. W Polsce wydany przez Copernicus Corporation, a jego najnowsza edycja stworzona jest przez Cubicle 7 Entertainment. Jest to jeden z najluźniejszych, konwencyjnie, systemów w 40, które do tej pory skupiały się tylko i wyłącznie na jednej frakcji. Only War na Gwardzistach, Death Watch na Space Marinesach, a Dark Heresy niejako łączyło kilka systemów, dając nam możliwość wcielania się w rolę agentów Inkwizycji. Wrath and Glory daje nam te same możliwości, możemy grać Inkwizytorami, możemy grać całym oddziałem Skitarii, możemy grać bandą orków i choć nie jest to powiedziane wprost, w sumie bardzo wpasowując się w chaos, możemy też grać jako wyznawcy chaosu. Czy jednak nie jest to przesyt formy nad treścią i czy sam system oferuje nam te same możliwości co inne 40-kowe RPG? Postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Dla tych, którzy nie chcą słuchać długiej wypowiedzi, tak i nie. Ale głównie tak. Materiał został podzielony na kilka przystępnych części, więc jeśli interesuje was tylko jeden aspekt, odnośniki powinny być dostępne w opisie filmu. Linki i zewnętrzne materiały, które są powszechnie dostępne w internecie, również znajdują się w opisie. Zanim jednak przejdziemy do samego omawiania, dwie sprawy organizacyjne. Film ten co prawda nie jest sponsorowany przez Copernicusa, ale powstał on przy ich pomocy i ich współpracy. Otrzymałem od nich podręcznik do Wrath and Glory, jak również systemu Soulbound w wersji elektronicznej za darmo, ale też nie dostałem żadnej kartki z listą rzeczy, których mam powiedzieć. Hej, gdy zapytałem ich, czy chcieli zobaczyć ten materiał przed nagraniem, czy przed publikacją, odpowiedzieli, że nie, więc chyba są w pełni otwarci na krytykę. Druga sprawa organizacyjna to mój background, jeśli chodzi o RPG. Wiadomo, gram Gwardią, nie znam się na niczym innym, a mimo to narzekam na wszystko inne. Myślę, że zasługujecie, drodzy widzowie, na wiedzę, z jakich systemów RPG się wywodzę i które uznaję za ciekawe, a nawet ulubione. Żyję w przekonaniu, że żaden system RPG nie jest po prostu lepszy od drugiego, no chyba, że mówimy o czwartej edycji D&D, która oczywiście jest lepsza od piątej edycji D&D, podczas gdy obie te edycje są gorsze od 3,5. Grałem w kilka, że tak powiem, ręcznie tworzonych systemów. Grałem dużo w różne odmiany Nowego Świata Mroku, choć nie grałem w ani jedną sesję Starego Świata Mroku. I przyznam też, że największy czas spędziłem jako śmiertelnik, ale generalnie przeszedłem przez wszystkie trzy duże podręczniki, czyli Wampira, Wilkołaka i Maga. Prawdopodobnie drugie tyle czasu spędziłem w D&D, głównie 3,5 i to faktycznie te pół tak mocno. Mówię to o podręcznikach, ten Complete Scoundrel i tak dalej, i tak dalej. Przeżyłem dwie kampanie w piątce D&D, no i kilka sesji w systemach opartych na K10. Zdaje mi się, że jedna nieudolna sesja Warhammera Fantasy drugiej edycji, cztery sporsze przygody w Mroczną Herezję drugiej edycji i dość długą kampanię w Delcie Grim, która jest offshootem z zawóg Tulu. Zdarzyło mi się też grać w Neroshima i Savage Wars. Z tych wszystkich systemów najprawdopodobniej najwięcej doświadczenia mam właśnie z D&D. To był ten system, w których zasadach najwięcej siedziałem, choć najwięcej czasu spędziłem jednak ze Światem Mroku i to pewnie te dwa systemy należą do najbardziej ulubionych przeze mnie. Świat Mroku jako bardziej narracyjny w stylu, siedzimy, opowiadamy historię, a D&D siedzimy i przez 3 godziny rozpatrujemy jedną walkę. Pewnie wielu zaskoczy fakt, że w starym Warhammer Fantasy dużo nie grałem, choć zawsze byłem fanem tego bardziej naturalistycznego podejścia do koncepcji od zera do, no, może nie bohatera, ale nie wiem, tam strażnika miejskiego. Przez większość swoich doświadczeń z RPGami byłem mistrzem gry niż graczem i grałem głównie z bliskimi znajomymi, rzadziej z obcymi ludźmi, choć też mi się zdarzyło. I okej, teraz prawdopodobnie połowa ludzi odpadła po tym, jak powiedziałem, że nie lubię Warhammera Fantasy, a druga połowa ludzi się zdziwiona, że można grać kimś innym niż wampirem w świecie mroku. Więc może przejdę do właściwej treści materiału. Też jeszcze tylko jedna uwaga na bok. Przygotujcie się na nieustanne porównywanie Wrath and Glory do Mrocznej Herezji. Nie tylko, bo są to systemy osadzone w tym samym świecie, ale też systemy, które moim zdaniem przynajmniej w pewnej części robią to samo. Podczas gdy wspomniany już D&D ma istotne mechaniczne, ale też tematyczne różnice względem świata mroku. Jeden jest klasycznym systemem opartym na K20, nastawionym na heroizm i zabijanie potworów. Drugi jest bardziej narracyjnym systemem, który w jednym rozszerzeniu ma system walki na słowa. Tak, jest system debat. Jest oparty o K10 i głównie celuje w opowiadanie historii, jakie to życie jest smutne i tragiczne, ale powinniśmy dalej walczyć o szczęście i dobro. Tak, w przypadku Wrath and Glory i Mrocznej Herezji oba te systemy próbują zapełnić tą samą niszę. Nie wyobrażam sobie grania w oba te systemy na zmianę. Większość osób raczej wybierze ten, który im bardziej pasuje. Tak więc, Wrath and Glory jest systemem bliżej tych heroicznych niż grimdarkowych.
tak, wciąż pozostajemy tylko terbami w maszynie Imperium, wszędzie jest gotycko, krwawo i depresyjnie, jednak postacie graczy bardzo szybko i w większości przygodach są jednak kimś wyjątkowym spośród tego syfu. Wolnym kupcem, Space Marinesem, czy nawet samym Inkwizytorem. Jego główna mechanika oparta jest o liczne kaszustki, gdzie dana akcja ma swój poziom trudności, który jest sumą liczby sukcesów, jakie gracz musi uzyskać w swoim teście. Już tłumaczę. Zakładamy, że nasz dzielny gwardzista ma zręczność na poziomie 3 i umiejętności strzeleckie na poziomie 2. I chce trafić w przełącznik, bo myśli, że w ten sposób otworzy drzwi. Powiedzmy, że poziom trudności tego testu to będzie 3. Pula kości będzie więc wynosić 5, 3 zręczności, 2 umiejętności strzeleckie. Bierzemy więc 4 kostki sześciościenne i jedną kaszustkę innego koloru lub rozmiaru, tak zwaną kość furii. Wykonujemy rzut i zliczamy, również z kości furii, wszelkie wyniki 4 i 5 i każdy wynik 6 liczymy jako 2. Są to tak zwane ikony i wielkie ikony. Oznacza to, że jeśli zliczona liczba wyrówna lub przekroczy 3, test uznawany jest za zdany. W tym akurat hipotetycznym przypadku będziemy mieli wyniki 6, 6, 5, 2 i 1, gdzie 1 wyszło na kości furii. Da nam to sumę 5, co zdaje test o poziomie trudności 3, jednak na kości furii wypadła 1, co oznacza komplikację, krytyczną porażkę sukcesu tego testu. Znaczy to, że test się udał, ale mistrz gry powinien dodać jakiś negatywny fanfar do tego testu. Drzwi może otworzyły się, ale wolno, więc musieli czekać albo przeczołgać się pod nimi, jeśli chcą zachować momentum, bo uciekają właśnie od kogoś. Kość furii funkcjonuje właśnie jako lekki, narracyjny opis danego testu, jak się on udał, no i oczywiście szóstka, jedynka na tej kości niesie ze sobą albo krytyczną furię, albo komplikację, czyli faktyczny, mechaniczny skutek. Mistrz gry dowoli może opisać sobie wynik 2, 3, 4, 5, ale jedynka zawsze powinna mieć jakiś faktyczny, negatywny wpływ na test, a szóstka powinna oznaczać raczej pozytywny efekt. Tak właśnie działa główna mechanika Wrath and Glory i teoretycznie na tym można byłoby zakończyć większą część tego materiału, ale przejdźmy może teraz do poszczególnych sekcji podręcznika i nawiążmy do prawdziwego mięsa tego systemu. Nie będę się tu zagłębiał w cały proces tworzenia postaci, to prawdopodobnie materiał na osobny film, bo potencjalnie jest on dość zawiły albo jest niezwykle prosty. Jako grupa, razem z mistrzem gry, powinniśmy stworzyć konwencję naszej grupy. Jest to, powiedzmy, luźna rama, dlaczego cała grupa jest razem, jaki jest jej cel jako grupa, a nie poszczególnych członków. Głównym motywem w dobieraniu konwencji jest praca pod patronatem jednej z większej sił regionu, w którym dzieje się akcja. Lokalny gubernator planetarny, Lord Inkwizytor, który aktualnie tutaj przebywa, itd., itd. Same postacie graczy będą z tego czy innego powodu na usługach rzeczonej w mocy. W teorii konwencja powinna być wyznacznikiem, jak trudna będzie nadchodząca przygoda. Wrath and Glory operuje na poziomach trudności, w tym momencie jest ich 4 i podczas gdy pierwszy poziom odpowiada zwykłemu gwardziście, czy początkującej cywilnej siostrze bitwy, na trzecim poziomie mamy orkowego burszuja, krzyżowca, a na czwartym gracze będą się wcielać w Primary Space Marines, czy weterana gwardii, który zdążył wrócić z martwych, zaciągnąć dług u drukarii, przejść szkolenie na Tempestusa, potem na komisarza i nie wiadomo co jeszcze. Poziom przygody wyznacza nie tylko dostępne i preferowane postacie, ale ułatwia też szybkie ustalenie, z jakimi przeciwnikami będziemy się mierzyć. Przykładowo pojedynczy krwiopuszcz jest nemesisem, powiedzmy bossem dla postaci pierwszego, drugiego poziomu, a tylko elitarnym przeciwnikiem dla trzeciego i czwartego poziomu. Po wyborze wspomnianej konwencji powinien właśnie zostać wybrany poziom trudności danej misji. To wszystko oczywiście zakładając, że mistrz gry daje pełną dowolność graczom. Możliwe, że sam już wcześniej wybrał konwencję, poziom, a może nawet zredukował wybór archetypów postaci. Może na przykład zakazał grać Eldarami. Wybrany poziom daje graczom też daną liczbę punktów doświadczenia do wydania w trakcie tworzenia postaci. Generalnie 100 punktów na każdy poziom, czyli na trzecim będziemy mieli 300. Po wyborze poziomu zaczyna się już właściwe tworzenie postaci. Oczywiście cały ten proces w zależności od potrzeb może być zmodyfikowany, o czym jeszcze wspomnę. Postacie w Wrath and Glory generalnie mieszczą się w archetypach. Na wszelkie potrzeby są one traktowane jako klasy albo profesje z innych systemów. W rzeczywistości jest to pewien zestaw startowych cech, które dalej będziemy rozwijać. Przykładowo, gwardzista to postać pierwszego poziomu. Sam z siebie daje jedynie umiejętności strzeleckie na drugim poziomie, jedną unikalną zdolność i pakiet przedmiotów, jak również kilka słów kluczowych. Imperium, Astra Militarum i Regiment. Sam wybór tego archetypu kosztuje gracza 6 punktów doświadczenia, więc wszelkie pozostałe punkty wydaje na rozwój postaci. Weźmy inny archetyp, Eldarskiego Zwiadowcę. Sam archetyp kosztuje 34 punkty, jest drugiego poziomu, ale nie tylko na wstępie daje nam 3 punkty zręczności, co akurat wynika z rasy, nie z archetypu, ale również 5 punktów umiejętności, własną unikalną umiejętność i odpowiednio lepszy sprzęt niż zwykły gwardzista. W podstawowym podręczniku mamy w sumie do dyspozycji 27 archetypów, około 8 na poziom, z czego czwarty ma tylko 2. Inkwizytora i Intercesora Primarisów. Co ważne jednak, wybór archetypu nie jest obowiązkowy. Gracze, jeśli chcą, mogą skonstruować swoją postać od zera,
wybierając po prostu rasę. Każda rasa ma swój koszt, który normalnie jest już wpisany w archetyp. I wydają pozostałe punkty na dowolne rozwinięcia, jak również dostają pewną ilość dowolnego ekwipunku. W moim przekonaniu jednak tworzenie postaci od zera, jeśli nie bazuje na jakimś konkretnym koncepcie, jest skrajnie niewskazane. Archetypy nie tylko dają nam znacznie lepszy sprzęt, minimalnie tańsze umiejętności i atrybuty, to dodatkowo dają też unikalną zdolność, której nie da się zdobyć w inny sposób. Co ważne, archetypy, jak nazwa wskazuje, pozwalają nam łatwo załapać, kim jest dana postać. Możemy się spodziewać, że orkowy chłopak jest postacią do bicia się, podczas gdy mędrzec inkwizycji prawdopodobnie jest miękki jak papier, ale za to dużo doświadczenia ma we wszelkich umiejętnościach wiedzowo-śledczych. Mam jednak pewną krytykę tego systemu. Archetypy są niezbalansowane i niepełne. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że nie muszą być. W końcu mają różny koszt, więc gracze mogą sobie dopełnić postacie. Problem jest jednak, jeśli jeden gracz jest wolnym kupcem, a drugi zwykłym bandytą. Wolny kupiec ma cały cholerny statek. Nie mówiąc już o tym, że zaczyna grę z lekkim pancerzem wspomaganym oraz mieczem energetycznym. Oczywiście wyrzutek startuje z czymś bardziej unikalnym, dwiema mutacjami i mutacją co poziom, co rangę dla ścisłości. Po prostu w chwili obecnej widzę pewien brak balansu między tymi dwoma archetypami, w teorii na tym samym poziomie. Po drugiej stronie tego problemu jest Skitarii. Jest on również archetypem drugiego poziomu, ma kilka umiejętności, atrybutów, a jego unikalną zdolnością jest to, że nie może krwawić, bo aż taką transformację w maszynę przeszedł. Tyle. Żadnych bionicznych kończyn, żadnych bionicznych oczu, tańszego dostępu do bioniki, nic. Żadnego dodatkowego sprzętu poza karabinem, pancerzem i multitoolem. Nawet nie mają łatwiejszego dostępu do atutu ciało jest słabe, którego efektem jest to, że nie można krwawić, bo taką transformację w maszynę przeszli. I dzięki temu atutowi ma się jeszcze lepsze korzystanie z technologii, w zamian za to, że ludzie cię mniej lubią. Na tym etapie łatwiej jest zrobić gwardzistę i zmienić go w Skitarii, ze wszystkiego poza nazwą, minus to, że nie będzie miał karabinu galwanicznego i Kirysu. Na taki sam problem cierpią też technokapłani, ale tutaj przynajmniej mamy więcej punktów, żeby szybko go sprowadzić do naszego idealnego wielbiciela tosterów. No i dwa darmowe, dowolne wszczepy. Niemniej jednak system archetypów mi się podoba, zwłaszcza jeśli gra odbywa się z bardziej rozsądnym mistrzem gry i rozsądnymi współgraczami, którzy nie będą mieli problemu z tym, że pewien gracz jakiejś rzeczy dostanie za darmo, żeby lepiej odzorować postać, którą sobie zaplanował, a jeszcze inny, który wybierze Space Marinesa, zawsze zabija wszystkich wrogów, a drużyna może tylko stać i patrzeć. Szczerze, to uważam, że wszyscy powinni zaczynać jako cywilna siostra bitwy i mieć już na pierwszym poziomie jeden z lepszych pancerzy w grze. Albo orkiem. Wszyscy powinni grać orkiem. Po wyborze archetypu mamy pozostałe punkty doświadczenia do wydania, które możemy wydawać dowolnie gdziekolwiek. Są pewne limity rasowe, ludzie mogą mieć wszystkie atrybuty nie większe niż 8, orkowie głównie nie większe niż 7, poza siłą i wytrzymałością, która możemy wynosić aż 12. Wydawanie punktów jest progresywne, to znaczy, że podniesienie z 1 na 2 kosztuje mniej niż podniesienie z 7 na 8. Na szczęście tabela ułatwia nam pełne ogarnięcie, no i oczywiście są jeszcze talenty, które stanowią unikalne, sytuacyjne premie. Moim ulubionym talentem jest bombardowanie, które daje nam dostęp raz na grę do bombardowania. Muszę tylko wspomnieć jeszcze, że jeśli chodzi o umiejętności, podręcznik przewiduje system drzewka umiejętności, który sprawia, że żeby podnieść umiejętność na poziom X, musimy mieć inne umiejętności w liczbie X. Oznacza to, że chcąc podnieść analizę z 3 na 4 poziom, musimy mieć w sumie 4 umiejętności na co najmniej pierwszym poziomie. Oczywiście analiza też się liczy od tego limitu wyznacznika. W teorii, po tych wydatkach postać jest skończona, choć możemy sobie to jeszcze bardziej skomplikować. Po całej książce rozsiane są premie, które gracze i mistrz gry, jeśli chcą, mogą wykorzystać. Ustalona konwencja na przykład może dawać premię, pochodzenie postaci może dawać premię, osobowość postaci może dawać premię. Przykładowo w rozdziale System Gilead, pod rozdziale Patroni, mamy opisanego lokalnego bohatera i zbawcę, wolnego kupca Jackela Varaniusa, a pod jego opisem przykładowe konwencje gry. Przypomnę, element fabularny, który spaja grupę i nadaje jej cel. I ponownie moja ulubiona konwencja, czyli cichociemni. Specjalnie dla tych, którzy chcą odtworzyć ucieczkę z Nowego Jorku. Hej, darmowy implant broni piechotą nie chodzi. Inna pula takich premii opisana jest na stronie pod opisem frakcji. Opisane są przeszłości, składające się z genezy, osiągnięcia i dążenia. Każda z tych rzeczy, wypisane są zwykle po 3, daje premię plus 1 do różnych cech postaci i są to tylko przykłady potencjalnych elementów, które gracz i mistrz gry mogą samodzielnie i arbitralnie przydzielić. Na przykład premię do żywotności gwardziście, który przeżył bombardowanie i takie tam inne rzeczy. Jest to fajne narzędzie, które pozwala nam uzupełnić jakieś luki w postaci, jeśli nie starczyło nam już punktu doświadczenia, a uważamy, że nasz gwardzista jest naprawdę odważny. Inna pula premii znajduje się zwykle nad wspomnianą tabelą i mówię zwykle, bo duża część archetypów i frakcji jej nie ma. Mówię oczywiście o subfrakcjach. Tak, w Wrath and Glory również mamy mechaniczny powód, żeby grać Cadią. Choć tym razem najlepszą premię mają Valhalanie albo Gileadzi.
Jedni otrzymują dodatkową kość na zbijanie ran, a drudzy zwiększoną obronę za zasłoną. Wszystko fajnie i w porządku. Ponownie, jeśli na życzonych tabelkach nie ma twojego regimentu, albo jedynego słusznego regimentu, czyli pierwszych jedynych stanit, to możecie z mistrzem gry wymyślić inną premię. Są jednak frakcje, które w ogóle nie mają subfrakcji. Siostry Bitwy mają różne zakony, ale nie dają one premii. Eldarzy nie mają światostatków, ale mają ścieżki, które działają na trochę innej zasadzie. Adeptus Ministorum nie ma żadnego wyboru w tej kwestii, a wolni kupcy co prawda mają wolne miejsce na słowo kluczowe swojej dynastii, ale nie mają opisanych żadnych propozycji ani premii. I jasne, mistrz gry może coś im wymyśleć lub założyć, że odpowiednia premia jest już wpisana w archetyp, jednak jakikolwiek brak wzmianki o tym pozostawia wiele do życzenia. Plus niektórym archetypom bardzo łatwo można dorzucić subfrakcję. Mechanicus albo na przykład wspomniany już Siostry Bitwy. W dalszej części podręcznika mamy opis wszelkich znanych i lubianych aspektów świata 40. Krótki opis każdej z frakcji Imperium, frakcji nie Imperium, choć oczywiście im poświęcenie znaczy mniej. Mamy też ładne opisy każdego z archetypów, więc możemy się łatwiej wczuć w daną postać. Skoro jesteśmy już na poziomie Fluffu, to przejdźmy do sekcji System Gilead. Tutaj opisany mamy system planetarny, w którym rozgrywane będą wszystkie przygody w Wrath and Glory. Kto jest kim, jaka planeta jest jaka i czym się zajmuje. System Gilead był typowym, najwspanialszym układem Imperium, ulokowanym na granicy segmentum Solar i segmentum Obscurus. Jednak wraz z powstaniem Wielkiej Wyrwy znalazł się po tej złej stronie galaktyki. Dopiero działania dzielnego i chwalebnego wolnego kupca Ardakela Varaniusa udało się odkryć względnie stałą i bezpieczną drogę do Imperium Sanctum. Świat jest bardzo fajnie i przystępnie opisany, ma trochę syndrom Necromundy, gdy dowiadujemy się, że w układzie jest świat kuźnia, świat rycerski i oczywiście normalny świat, a za granicą meteorytów znajduje się uszkodzony światostatek i prawdopodobnie posterunek Mrocznego Mechanicusa. Ale to nie jest wada, to jest feature. A i oczywiście gdzieś tam pewnie są jeszcze Tyranidzi, biorąc pod uwagę, że są oni opisani w bestiariuszu. Tutaj mam tylko jedną krytykę, to naprawdę minimalną, biorąc pod uwagę, co powiem pod koniec tego materiału. Układ planetarny? Naprawdę? Chcecie zamknąć moich graczy w jednym układzie planetarnym? Chcecie powiedzieć, że nie mogę zrobić casualowego Exterminatusa planety, biorąc pod uwagę, ile ich jest w całym Imperium? Moi gracze w ten czy inny sposób zniszczyli 3 planety podczas ich ostatniej rozgrywki Mroczną Herezję. Dla ścisłości, jedną planetę zjedli Tyranidzi i planowana była inwazja demonów, drugą orkowie i po prostu trwała tam wojna, ale wiadomo, wojna zniszczyła samą planetę, a trzecią planetę opanował Genokult i tutaj sprawa wymagała Exterminatusa. Generalnie w połączeniu właśnie z tą planetą, którą mieli zjeść Tyranidzi. To była ta sama flota. 3 planety to połowa planet tego układu. Oczywiście, proste rozwiązanie tego problemu to, jak w większości systemach RPG, osadzenie gry gdzie indziej. Mroczna Herezja z założenia działa się w sektorze, tutaj wszystko dzieje się w układzie. Ma to swoje plusy, znacznie mniej miejsca oznacza, że autorzy mogą znacznie lepiej je wypełnić, znacznie lepiej opisać sytuację polityczną systemu i jak ważny jest właśnie ten balans mocy między wolnym kupcem, a aktualnym pełniącym obowiązki gubernatora planetarnego. Z drugiej strony, ambitny mistrz gry może sam zrobić własny układ planet. Nikt mu nie broni, a dzięki temu, że wszystko dzieje się w jednym układzie planetarnym, nie musimy się przejmować tym, jak gracze poruszają się z planety na planetę. Teraz chcę opowiedzieć o części mechanik zawartych w systemie Wrath and Glory. Poza główną mechaniką testów, dość istotna jest mechanika przeniesienia. Podczas gdy Kości Furii odpowiada głównie za narracyjny status testu i ewentualne krytyczne sukcesy i krytyczne porażki, to tak zwane przeniesienie pozwala uzyskać faktyczne korzyści z dobrego wyniku w teście. Po wykonaniu testu i stwierdzeniu, czy został od nas zdany, każdą uzyskaną szóstkę można odłożyć na bok. Odkładać można tylko szóstki i tylko pod warunkiem, że test wciąż pozostanie zdany. Wracając z naszego przykładu, ST testu wynosiło 3, wyniki 6, 6, 5, 2, 1. Więc ostateczny wynik testu to 5 do 3. Gracz może odłożyć jedną z szóstek, ale tylko jedną, tak aby test wciąż był zdany. To odłożenie nazywane jest przeniesieniem. Za każdą przeniesioną kość gracz powinien uzyskać jakąś dodatkową informację związaną z testem, istotnie lepiej lub szybciej wykonać daną czynność, a w walce każda przeniesiona kość daje dodatkową kość obrażeń. I na koniec jedno z przeniesień każdego testu może wygenerować punkt chwały. Punkty chwały to jeden z 3 systemów punktów, podobny do punktów przeznaczenia ze starych systemów Warhammera. Każdy z graczy ma własną pulę punktów furii, cała drużyna posiada wspólną pulę chwały, a mistrz gry ma pulę punktów zguby. To taka mała dygresja, podczas gdy punkty zguby ma sens, to jednak podoba mi się ich oryginalna nazwa, nazywały się tam Points of Ruin, co moim zdaniem miało nawiązywać do Ruinous Power, czyli określenia bogów chaosu. Z kolei punkty ruiny, czy to brzmiałoby dobrze, wtedy nie wiem, punkty chaosu byłyby najlepsze, nawet wtedy może tego chaosu byłoby za dużo. Ale wracając, punkty furii, które gracze zawsze mają 2 na początku sesji i generują za poprawne i ciekawe odgrywanie swojej postaci. Można je wydawać na 3 rzeczy. Przerzucenie nieudanych kości testu,
I oczywiście tradycyjnie każdą kość można przejść tylko raz. Usuwanie traumy, rodzaju obrażeń psychicznych, o których powiem później, i zrobić tak zwaną deklarację narracyjną. Jest to ciekawy mechanizm, dzięki któremu gracze mogą w minimalny sposób wpływać na otaczający ich świat, aby ułatwić sobie rozgrywkę. Posłużę się przykładem z podręcznika, bo chyba najlepiej pokazuje praktyczne używanie tego systemu. Drużyna ucieka z twierdzy wroga, czeka na pojawienie się transportowca w hangarze, gracz wydaje punkt furii, stwierdzając, że w hangarze powinny być jakieś beczki, pojemniki z paliwem. Mistrz gry zgadza się na takie użycie punktu furii i gracze wykorzystują znalezione promifium, żeby przygotować pułapkę na zbliżających się wrogów. Każda taka deklaracja narracyjna wymaga oczywiście zgody mistrza gry i myślę, że może bardzo pozytywnie wpłynąć na tok, przepływ rozgrywki. Drugą pulą punktów są punkty chwały. Można je traktować jak trochę liczniejsze punkty furii. Każdy wydany punkt chwały daje dodatkową kość do testu, ale można użyć tego tylko raz. Można też zwiększyć obrażenia o po prostu jeden. Tutaj już punktów możemy wydawać więcej. Albo możemy jeszcze zwiększyć efekt krytyczny w walce. I ostatnie użycie to przejęcie inicjatywy w walce. Choć jej stosowanie jest znacznie ograniczone, to generacja punktów chwały jest znacznie prostsza. Z każdym razem, gdy wypadnie szóstka na kości furii, poza wszelkimi innymi efektami, gracze zyskują punkt chwały. I, jak już wspominałem, w każdym teście jedna kość może być przeniesiona, aby wygenerować chwałę. Punkty chwały, w przeciwieństwie do punktów furii, mają swój limit. Jest to 6 lub liczba graczy plus 2. Zguba, czyli ostatnie punkty, które można wydawać, łączy obie te pule, ale jest w rękach mistrza gry. Służy trochę jako legalne oszukiwanie, dawanie tego samego narzędzia, które mają gracze w ręce mistrza gry. Punkty zguby generowane są za każdym razem, gdy graczom nie wyjdzie test spaczenia lub test strachu oraz gdy mistrz gry uzyska szóstkę na jego kości furii. Co do jej wykorzystania, to niemal dosłownie łączy ona furię i chwałę, pozwala przeżyć porażki, przejąć inicjatywę, usunąć traumę z NPC-ów, a w walce podjąć tak zwaną akcję zguby. To jest darmowy atak lub darmowy ruch, a dla niektórych groźniejszych przeciwników unikalna akcja. Często też niektórzy więksi przeciwnicy mają swoją własną pulę zguby, która może być wykorzystywana tylko na ich potrzeby. Co moim zdaniem ma potencjalne zastosowanie, to wszelkie akcje, które graczom się prawdopodobnie udadzą, gdzie porażka nie ma negatywnych konsekwencji, ale mistrz gry chce jakoś ukarać potencjalne niepowodzenie. Hipotetycznie, gracze chcą otworzyć jakąś zamkniętą skrzynię. Mają potencjalne umiejętności, nie mają ograniczenia czasowego, ale nie ma też 100% pewności, że test otwarcia skrzyni się uda. Mistrz gry każe im normalnie wykonać test, nie zdają go. Skrzynia zostaje otwarta po jakimś dłuższym czasie, ale czują też, że coś jest nie tak w powietrzu. I mistrz gry dostaje punkt zguby. Gracze nie są męczeni przez nieustanne powtarzanie rzutu, co miałoby w normalnym systemie. Mistrz gry ma powód, żeby zamykać skrzynię, a gracze też mają powód, żeby podnosić sobie umiejętności, żeby mistrz gry nie otrzymywał tych punktów zguby. Generalnie cały ten system jest bardzo fajny. Oczywiście w założeniu, że mistrz gry działa, aby stworzyć dobrą historię, a nie żeby zabić swoich graczy. Pewną zasadą, którą może warto wspomnieć, to słowa kluczowe. Pojawiają się niemal na każdym kroku, ale służą raczej jako przypomnienie niż solidna zasada. Generalnie, jeśli dana postać nie posiada danego słowa klucz, nie może lub ma utrudnione zdobywanie niektórych talentów, przedmiotów czy wchodzenie w interakcje z przedstawicielami danej frakcji. W drugą stronę, zgodność wielu słów kluczowych może pomóc w interakcjach społecznych. Walka stanowi oczywiście jeden z najważniejszych elementów RPG-ów osadzonych w świecie, gdzie istnieje tylko wojna. Walka jest szybka i zabójcza w Wrathenglorie. Prawdopodobnie jedna z najbardziej, jeden zły ruch i po tobie, typów walki. Zwłaszcza walka dystansowa, która posiada odgórne, bardzo wysokie wartości obrażeń. Duża część broni ponad karabinem laserowym potrafi niemal od razu powalić większych bohaterów. Z drugiej strony, czego innego można się spodziewać, gdy przeciwnicy zwykle strzelają do siebie z bliskiego dystansu i to jeszcze na dodatek z melty. Test walki jest podobny jak każdy inny test, atrybut plus umiejętność, inne modyfikatory, to pula kości, a obrona celu to poziom trudności. To jest też dobry moment, aby wyjaśnić wszelkie pośrednie cechy, z czego wynika ta obrona i tak dalej. Większość tych cech pośrednich służy właśnie walce, może z wyjątkiem niektórych cech psychicznych i wpływowi. Obrona stanowi poziom trudności testów trafienia w cel i wynika z statystyki inicjatywy minus 1, oczywiście nie mniej niż 1. Jest to cecha niezwykle istotna i uważam, że każda postać powinna przynajmniej kilka punktów włożyć w tę cechę, choć bardziej optymalnie jest inwestować w wytrzymałość i wynikającą z niej odporność. Odporność to wartość, ile obrażeń postać może wchłonąć. Wynika, jak wspomniałem, z wytrzymałości i jest sumowana z wartością pancerza i ta suma jest odejmowana od każdych zadawanych obrażeń. Są pewne wyjątki, niektóre ataki zadają po prostu rany, które nie są w żaden sposób redukowane i jeszcze rany śmiertelne, które, dobrze pamiętam, nie mogą być po prostu zbite na traumę. Generalnie oznacza to, że z monstrualną wartością odporności 10 większość broni po prostu na nas nie działa. Dlatego właśnie warto inwestować w odporność, a raczej wytrzymałość, bo z wytrzymałości wynikają też faktyczne punkty życia postaci. Dla tych, którzy wolą jednak trochę alternatywne rozwiązanie,
jest determinacja i odporność psychiczna. Bardzo przydatna i ciekawa mechanika przerzucania obrażeń na psychikę. Z każdym razem, gdy postać otrzyma już faktyczne rany, używając puli determinacji, to jest ponownie wartości wytrzymałości, za każdy uzyskany sukces, jedna rana staje się traumą, a nasza maksymalna liczba traumy wynika z odporności psychicznej. Siła woli plus poziom gry. Traumę znacznie łatwiej wyleczyć, np. punktami furii, i przekroczenie limitu oznacza tylko wycieńczenie, a nie śmierć. Oczywiście walka ma jeszcze wiele innych mechanik, osłony, strzelanie przez nie, strzelanie w konkretne części ciała, padanie na ziemię, szarże i wszelkie inne tego typu walory. Podręcznik proponuje też dwa typy inicjatywy, trochę bardziej klasyczny, gdzie każda strona rzuca, porównujemy wyniki i ustalamy inicjatywę, albo bardziej swobodną, gdzie najpierw gracze wybierają jedną osobę ze swojej grupy, która odgrywa swoją turę, potem dowolny przeciwnik mistrza gry, gracz, przeciwnik, tak aż wszyscy będą mieli swoją kolej. Co jeszcze warto wspomnieć, to hordy. Hordy to typ przeciwników, zwykle najsłabszych danego poziomu trudności, który składa się z wielu pojedynczych przeciwników, ale na potrzeby usprawnienia walki traktowani są jako jeden cel i jeden atakujący. Potencjalnie oczywiście. Cały system hordy ma w teorii usprawnić heroiczną walkę drużyny z hordą 20 termogantów. Jeśli ktokolwiek grał w D&D, to wie, że często takie masowe, słabe potwory bardzo słabo wychodzą, często nie mają wojny w ogóle szansy na trafienie postaci gracza, a nawet jeśli, to zabicie wszystkich zajmuje dużo czasu. W Wrath and Glory, jeśli chodzi o ataki na hordę, to rozpatruje się liczebność jako punkty życia, a przewagę w teście trafienia na nich jako liczbę trafień. Hipotetycznie, jeśli uzyskamy 5 sukcesów w teście trafienia z trudnością 2, trafiliśmy 4 cele. Jeden za sam zdany test i po jednym za każdą przewagę nad trudnością. Potem dokonujemy tylko jednego testu obrażeń i jeśli przekroczy on redukcję celu, ginie tyle członków hordy, ile wcześniej policzyliśmy. Obrażenia w żaden sposób nie przechodzą, nie sprawdzamy redukcji obrażeń 4 razy, po prostu jeśli zabiliśmy jednego, zabiliśmy tyle, ile trafiliśmy. Oznacza to, że faktyczne zdrowie pojedynczego członka hordy to 1 i to jest pewne ustępstwo ze strony mistrza gry. Mistrz gry otrzymuje w zamian możliwość albo kilku prób zabicia graczy, albo jedną, ale skuteczniejszą. Każdy z poszczególnych elementów hordy może atakować normalnie, ale mistrz gry może też podzielić ataki w innej formie. Przykładowo oddział 10 gwardzistów, czego jeden z nich ma plazmę. Rozpatrujemy ją jako hordę. Mistrz gry może strzelić raz, tylko z plazmy, ale mówi, że jest to atak całej hordy i dodaje sobie jedną kość do testu za każdych dwóch członków hordy, którzy biorą udział w tym ataku. Czyli w tym przypadku 5. Zamiast tego może podzielić hordę na pół, strzelając raz z plazmy z premium plus 2 i raz z lasera z premium plus 2. Albo, jeszcze inaczej, 10 osobnych strzałów, każdy z bazową ilością kości. Przyjemne usprawnienie systemu, choć sprawiające, że walka jest jeszcze bardziej zabójcza dla postaci graczy. I no właśnie, odnośnie zabójczości. Dla przykładu może weźmy karabin plazmowy, typową broń, jaką będą używać gracze na drugim poziomie i ważniejsi przeciwnicy. Wspomniany oddział gwardii rzucałby przerażającą liczbą 13 kości, gdyby mistrz gry chciał naprawdę zabić jednego z graczy. Większość graczy będzie miało obronę w okolicach 3-4, nie inwestowało mocno w tę statystykę. Tak samo będzie posiadał średnią redukcję obrażeń 7, żywotność również 7. Plazma zadaje 15 obrażeń, ma przebicie pancerza 3. Oznacza to, że faktycznie w postać wejdzie 11 obrażeń, 4 więcej niż potrzebuje. Zwykły, jeden strzał z plazmy. Na szczęście walka ponad drugim poziomem zdaje się lekko przystopować, gdzie generyczny kosmiczny Marines jest w stanie wytrzymać jeden strzał z plazmy, a patriarcha genokultu, prawdopodobnie najsilniejszy przeciwnik opisany w podręczniku, zjadłby 2-3 takie strzały. Choć tutaj akurat problem jest trafić, a nie przebicie przez pancerz patriarch. Przyznam, że nie miałem jeszcze dokładnie okazji sprawdzić, jak zabójcze jest to wszystko, ale na papierze niezwykle łatwo zginąć w Wrath and Glory. Psionika jest ostatnią rzeczą, o której chcę wspomnieć. Jak w wielu systemach, tylko niektóre postacie mają do niej dostęp, ale znaczna większość ma możliwość do tego dostępu. Wystarczy zdobyć słowo kluczowe psionik, aby móc uczyć się mocy psionicznych. Istnieją różne szkoły mocy, jedna jest bardziej utylitarna, inna mniej bojowa. Eldarzy oczywiście nie tylko mają dostęp do własnej szkoły, ale też nie mają żadnych ograniczeń uczenia się mocy z innych szkół, bo normalny psionik jest zamknięty zwykle w jednej szkole. Sam test psioniczny to normalny test mistrzostwa psionicznego i siły woli. Możemy jednak rzucać moc w bardziej wyzwolonym trybie, który daje dodatkową kość furii do puli. Tak, w tym teście będzie wiele kości furii. Problem w tym, że za każde jeden na kości furii psionika dopada groza osnowy, potencjalny wybuch. Dla ścisłości pierwsza jedynka powoduje grozę osnowy, każda kolejna jedynka zwiększa wynik testu grozy o 10. Szczerze, efekty grozy są znacznie delikatniejsze niż w Mrocznej Herezji. Tam w razie wypadnięcia 75, po tym jak groza już wyjdzie oczywiście, rzuca się na jeszcze osobną tabelkę gorszych efektów, które ostatecznie prowadzą do anihilacji. Tutaj wszystko kończy się tak naprawdę dużym wybuchem, bez żadnych demonicznych inwazji czy opętań. Oczywiście, chyba że mistrz gry postanowi inaczej. I
Tutaj mówię poważnie, w Mrocznej Herezji Psionika była znacznie bardziej niebezpieczna, zwłaszcza w późniejszych poziomach gry. Tutaj czujesz, że te finalne, katastroficzne efekty są po prostu albo za słabe, albo zależne od tego, że mistrz gry chce nam dokopać. Szkoły psioniczne są stosunkowo oczywiste. Biomancja, dywinacja, piromancja, telekineza, telepatia i przeznaczona dla chaosu Maleficarum oraz runy bitewne. W tym samym rozdziale są opisane też wszystkie poważne skutki kontaktu z chaosem czy mutacje, spaczenie i potencjalne transformacje w księcia chaosu. Skoro mamy już z grubsza stronę mechaniczną z głowy, chciałbym wyrazić swoją opinię. Wiem, że było ją słuchać w trakcie opowiadania o różnych panikach, ale chcę też przekazać kilka bardziej luźnych uwag. Generalnie podoba mi się system Wrath & Glory. W swoim głównym podręczniku oferuje tonę mechanik i sposobów rozgrywki, tonę możliwości tworzenia postaci i po prostu jest tego tona. Nie wiem tylko, czy Wrath & Glory jest w stanie to udźwignąć. Jak już wspomniałem, Wrath & Glory raczej zastępuje niż uzupełnia inne systemy osadzone w 40, a może nawet zastępuje je całkowicie. A jak to bywa z czymś takim, nie zastępuje żadnego w pełni. Wciąż jeśli chcemy pełnego doświadczenia kosmicznego Marines, Deathwatch będzie lepszym wyborem. Po prostu wszystkie mechaniki, które są obecne w Wrath & Glory, są znacznie bardziej rozwinięte w poszczególnych podręcznikach danej grupy. Oczywiście jeśli chcemy grać grupą sióstr bitwy, wtedy spoko, Wrath & Glory jest prawdopodobnie najlepszą opcją. Odnoszę jednak wrażenie, że duża liczba rzeczy może niepotrzebnie już teraz ma mechaniczne implikacje, które nie do końca są wyczerpane. Konwencja daje nam bonusy, ale opisane są tylko 5. Archetypy mają premie subfrakcji, ale tylko niektóre. Idąc dalej, bardzo jestem zdziwiony tym, co jest w książce, a czego nie ma, co jest dla mnie bardziej oczywiste. Mogę grać orkiem, definitywnie złą rasą, ale nie mogę tau, którzy częściej mają pokojowe kontakty z ludźmi. Mogę grać Eldarem do Światostatku, ale nie z Komory. Gdzie się podzieli moi pariasi, którzy byli dostępni w podstawce Mrocznej Herezji? Gdzie są arbitrzy? Tak oczywisty archetyp będący walczącą postacią nastawioną na przesłuchiwanie. Na szczęście wiem, że wiele z tych problemów zostanie rozwiązanych przez suplementy, tak samo jak to było w przypadku Mrocznej Herezji. Tam siostry bitwy dotarły w którymś ostrzeżeniu. O dziwo, zdaje mi się, że to było to z demonami, nie z heretykami. Skala możliwości graczy wynikających z podręcznika też jest inna, można byłoby się spodziewać, wychodząc z Mrocznej Herezji. Wszystko jest większe, groźniejsze, potężniejsze, w skrócie bardziej heroiczne. Gdy grałem w Mroczną Herezję, pancerz wspomagany i miecz energetyczny to był taki trochę endgame'owy ekwipunek. Nie, tutaj jest potencjalnie na początku gry. I to mówię o na początku gry na drugim poziomie, gdzie mamy jeszcze oczywiście trzeci i czwarty. Oczywiście jest to problem lekko wynikający z konwencji całego systemu. Nie jesteśmy już agentami Inkwizycji, to my jesteśmy Inkwizycją. Albo siłą równą Inkwizycji. Inkwizycja nas prosi o pomoc, nie rozkazuje. W naszej drużynie jest nie tylko Space Marines, ale pełnoprawny technokapłan, nie wspomnę już o wyjętym spod prawa wolnym kupcu i jeszcze przy okazji orkowym burszuju, który swój archetyp ma wpisane to, że ma pod swoją komendą ekipę chłopaków. Ostatnim takim, powiedzmy, dużym problemem jest proces tworzenia postaci. Choć jest on tak naprawdę straszliwie prosty, dużo rzeczy przez to, że jest opcjonalne i rozsiane po książce, wymaga wsparcia ze strony doświadczonego gracza albo mistrza gry. Rzecz, o której nie wspomniałem, to sugerowane rozwinięcia, które znajdują się pod każdym archetypem. Zwykle w dużej mierze sumują się one do odpowiedniego poziomu, czyli archetypy z pierwszego poziomu, zwykle te sugestie sumują się do setki i zwykle skupiają się wokół tego, co dany archetyp powinien robić. Oznacza to, że w teorii, zaczynając grę, wystarczy, że otworzę sobie stronę na danym archetypie i bam, tutaj zrobiona. Inna sprawa, że jak już wspomniałem, wszędzie poukrywane są inne, tak naprawdę opcjonalne premie, które jednak, o ile dobrze wiem, gracze zawsze preferują w grze. Ale jak mówiłem, pomimo tych problemów sam jest niezwykle ciekawy, ładnie zbiera dużo rzeczy obecnych w innych systemach, nawet jeśli z tego powodu są one nie do końca rozwinięte. W aktualnym stanie dużo rzeczy w tym systemie to sugestie. Tak, w tym regionie działa tylko jeden zakon Space Marinesów i wolelibyśmy, żebyście grali nimi, ale proszę, macie zasady dla wszystkich zakonów. Nie powiedzieliśmy, że na którejś planecie jest guld gonokradów, ale proszę, macie ich statystyki. Nie ma archetypów, nie ma wprost archetypów związanych z chaosem, ale wiecie, możecie grać chaosem. A próbuję dania tych wszystkich możliwości, nawet jeśli nie są w pełni rozwinięte. Choć przyznam, że wyczekuję kolejnych suplementów, na przykład tylko dla Space Marinesów, tylko dla Orków, tylko dla Eldarów, tylko dla Gwardii, gdzie będziemy mieli archetyp sierżanta, porucznika, specjalistę od ciężkiej broni, specjalistę od specjalnej broni, specjalistę od miotacza ognia, bo z jakiegoś powodu to będzie osobny archetyp. Całym sercem jestem za tym. No i właśnie, odnośnie rozwinięć z niektórymi mechanikami. Dzięki temu, że ten system funkcjonuje za granicą już od jakiegoś czasu, tej czy innej przyszłości zawita na nasz polski rynek. Copernicus chwali się, że jeszcze w tym roku wyda pierwszy większy suplement Forsaken System Player Guide, który ma wprowadzać 3 dodatkowe rasy: Ogrynów, Ratlingów i Krutów, ale wciąż brak tału, i 20 nowych archetypów. Używając magicznych środków i zaglądając w osnowę, mogę powiedzieć, że 4 z nich dotyczą właśnie nowych ras, a pozostałe 16 to
idealne rozwinięcie aktualnie dostępnych. Drobnym minusem jest to, że Ogryn nie może wziąć żadnego z aktualnych dostępnych archetypów, tak samo pozostałe nowe rasy, więc Rattling na przykład uwięziony zawsze będzie w jednym archetypie. Poza tym oczywiście sam suplement wnosi sporo mniej lub bardziej fluffowych rzeczy o systemie Gilead. Kolejnymi do tej pory wydanymi za granicą suplementami jest Church of Steel, skupiony na pojazdach, i Redacted Records, który skupia się na Space Hulkach. Dodatkowo wydane zostało sporo modułów, wiele z nich powiązanych i znacznie lepiej napisanych niż dostępne Źródło Miłosierdzia, które należy mniej traktować jako moduł, a bardziej jako przygodę startową. Tona dobrych rzeczy przed nami i tym razem mam nadzieję, że tona rozbudowanych, konkretnych rzeczy. Drodzy ludzie z Kopernikusa, dla was ten film się kończy, bardzo dziękuję za tą możliwość, mam nadzieję, że was nie zawiodłem. Okej, a teraz segment, który sprawi, że już nigdy nie będą chcieli ze mną współpracować. Sama książka wydana jest fantastycznie. Tona stron, bardzo solidny papier, PDF dołączony do zakupu przez ich stronę i sam PDF jest na wysokim poziomie, z przygotowanymi zakładkami i możliwością przeszukiwania tekstu. Pod tym względem moim jedynym problemem jest, zwłaszcza w wersji PDF-owej, to zły adres wydawnictwa, jest tam chyba .com, a powinien być .pl. Wracając do fizycznego wydania, to jeśli mogę mieć jedną uwagę, to, że oczywiście w podręczniku jest załączona taka wstęga, która pozwala nam łatwo wracać do niektórych oddziałów. Przyznam, że bardzo przydałaby się, gdyby tych wstęg było więcej. To jest, szczerze, wystarczyłyby dwie, bo często to akurat korzystałem oczywiście z PDF-a, więc ten problem był trochę inny, ale wracałem od sekcji do sekcji, po prostu skakałem między dwoma stronami i gdybym w tym fizycznym wydaniu miał możliwość po prostu wyznaczenia sobie to właśnie tych dwóch punktów zamiast tylko jednego, to myślę, że też byłoby znacznie ułatwiłoby prowadzenie. Do czego jednak będę się trochę bardziej przyczepiał, to tłumaczenie na język polski. Zacznę od tego, że na własnej skórze wiem, jak ciężka jest język, jeśli chodzi o Warhammera. Prowadząc zajęcia z ludźmi nowymi w hobby, zastanawiam się czasami, czy mówić Blood and Jelsi, bo tak łatwiej znajdą o nich więcej informacji, zorientują się, o czym mówię, czy mówić Krwawe Anioły, co jest bardziej poprawne. Death Corps of Creek, czy Korpus Śmierci z Creek. Czy mocniejszy problem, APC Nosorożec, czy Rhino. Kopernikus przyjął w sumie najlepsze i najgorsze stanowisko w tym wszystkim, czyli tłumaczyć wszystko, jakkolwiek się da. I podczas gdy daje nam to świetnie naprawdę fajnych, oficjalnych nazw, m.in. dla wszystkich tych dodatkowych organów kosmicznych Marines, to jednak po drugiej stronie mamy Long Lasy, które funkcjonują jako rusznica laserowa, Meltagany, które są karabinami termicznymi i moje ulubione, czyli potomkowie Tempestus. Szczerze, lepiej już by było potomkowie burzy. Z drugiej strony trzymają oni tłumaczenie, które stosowali w Mrocznej Herezji, z wyjątkiem broni laserowej. Z jakiegoś powodu w Mrocznej Herezji mamy laserowy karabin snajperski i przeciążony karabin laserowy, zamiast rusznicy i wysokoenergetycznego karabinu laserowego. Inny plus to w końcu poprawne przetłumaczenie rzezi blachy, która jest Kilakanem, a nie Devdreadem, jak próbował nam wmówić Dawn of War 1. Przyznam też, że nie czytałem polskich wydań Herezji Horusa ani Świtu Ognia, za które odpowiedzialny jest Kopernikus. Jedynie Nekropolię czytałem, ale mam nadzieję, że nawet jeśli błędne, to Kopernikus trzyma właśnie to swoje tłumaczenie. Naprawdę mi osobiście brakuje jakiegoś takiego oficjalnego, solidnego nazewnictwa niektórych rzeczy. Chociażby niesławni Grzmotowojownicy, gdy próbowałem znaleźć dobre słowo dla Tanner Warriorów. Choć oczywiście z drugiej strony, teraz w oficjalnym tłumaczeniu mamy wrzutnie ostrzy, które prawdopodobnie nikt nie kojarzy, ale wszyscy kojarzą shurikenowe katapulty, no i klan orków Gupole, którzy zostawię wam, drodzy widzowie, do zgadnięcia, który to jest klan orków. Soulbound to siostrzany podręcznik do Wrath and Glory, umiejscowiony w Age of Sigmar. Pod wieloma aspektami jest podobny, pod innymi jest inny. Nie ma kości furii, wyszkolenie i skupienie w umiejętności, nie masz takiego zaplecza i nie musi on nic udowadniać. To pierwszy system osadzony w Age of Sigmar w Polsce. Od razu wiemy, że leży on obok tradycyjnego Warhammera Fantasy, od razu wiemy, że jest bardziej heroiczny niż Fantasy RPG. Możliwe, że w przyszłości powstanie osobny materiał w tym temacie. Szczerze, ten system Soulbound też ma bardzo dużo ciekawych elementów, których nie widziałem w innych systemach. I to, co widziałem z takiego szybkiego przejrzenia tego podręcznika, niezwykle fajnie opisany jest cały świat Age of Sigmara, którego ja osobiście nie znam tak dobrze, nie lubię aż tak bardzo, ale też ogrom książki jest po prostu przeznaczony na opis całego świata, co jest bardzo przyjemne. Wracając do prostych pytań i do prostych odpowiedzi. Czy będę grać w tym systemie, mimo że posiadam i ogarniam Mroczną Herezję? Tak, daje mi więcej opcji i ja osobiście potrafię sobie dorobić wszystkich mechanik, których mi brakuje. Czy ten system jest lepszy od innych systemów 40? Nie. Jest bardzo ogólny, nie skupię się na żadnym aspekcie. Jeśli wiecie, że zależy wam na odegraniu Eisenhorna,
macie Mroczną Herezję. Jeśli chcecie pobawić się w Space Marinesa, macie Deathwatch. Jeśli chcecie pograć Eisenhornem ze Space Marinesem, z Tech Priestem Dominusem, macie Wrathmen Lore. Czy jeśli jestem nowy w RPG, powinienem sięgnąć po ten system? Stanowczo tak. Nie dość, że jak już mówiłem, jest on bardzo uniwersalny i szeroki w swojej tematyce, to większość mechanik, jeśli macie ogarniętego mistrza gry, jest bardzo prosta, przystępna lub opcjonalna, jeśli wam z jakiegoś powodu nie podchodzi. Jedyny minus to, że bardzo łatwo zginąć. Czy mogę generalnie polecić ten system? Absolutnie tak. Czy mogę go polecić ponad inne systemy RPG w ogóle? Cóż, raczej tak. Zwłaszcza jeśli szukacie czegoś w 40. Czy będę go proponował swojej stałej grupie, która mocno w 40 nie siedzi? Nie, raczej nie, ale tutaj wpada specyfika danej grupy RPG. To jest spór między Warhammerem Fantasy a D&D. Po prostu ten system może komuś nie podejść, komuś może podejść lepiej. Ktoś po prostu może nie lubić klimatu 40, jednak radość z tego systemu w dużej mierze zależna jest właśnie od tego, czy lubimy Warhammera. To generalnie wszystko, przynajmniej na razie. Prawdopodobnie niedługo pojawi się nagranie z naszej sesji w tym systemie z wykorzystaniem dostępnej na stronie Kopernikusa przygody Źródło Miłosierdzia. Na razie odsyłam was do strony wydawnictwa, gdzie możecie zakupić podręcznik prosto ze źródła i wesprzeć wydawnictwo i cały ten projekt w 100%. I jeśli jeszcze nie jesteście przekonani do tego systemu, możecie sami spróbować rozegrać Źródło Miłosierdzia. Zawarty tam opis mechanik wystarczy, żeby zagrać próbną sesję. Są też opisane przykładowe postacie i to wam pomoże rozeznać się w systemie. Zapraszam do krytykowania mojej wypowiedzi w komentarzach, a także ewentualne pytania. Może zbierze się ich po prostu na kolejny film, albo może zainteresowanie będzie na tyle duże, żeby dokonać dokładnej analizy niektórych mechanik. Do usłyszenia następnym razem.